Witam na kanale Telka24. Jak widzicie, mam dzisiaj nowego Box TV, który jest na systemie Google TV. To jest model Strong Leap S3. W tamtym roku robiłem test Leap S1, który był na Android TV. Bardzo ciekawy box, jeśli chodzi o możliwości. W tym roku wyszedł nowy model. Zaraz go dla Was przetestuję. Zobaczymy najpierw jego informacje, co jest na pudełku, następnie jego zawartość oraz sprawdzimy, jak się sprawuje. Z tyłu opakowania mamy wypisane najważniejsze dane, jeśli chodzi o ten box, czyli Wi-Fi w standardzie AC, system operacyjny to jest Android 11, Bluetooth 5.0, pamięć wewnętrzna to jest 16 gigabitów. Jeśli chodzi o kodeki audio, to mamy Dolby Vision, HDR10+, oraz coraz bardziej popularny kodek AV1. Jeśli chodzi o dźwięk, to mamy, obsługuje nam Dolby Atmos. Jeszcze tu mamy wypisane jego wymiary, to jest 96x96 oraz 21, to jest wysokość. Czyli ten box będzie bardzo małych wymiarów. Jego waga to jest 189 gramów tylko. Jak widzimy, ma zasilacz 12 V na 1 A, czyli maksymalne obciążenie zasilacza to jest 12 W, ale jak tu widzimy, jego maksymalny pobór to jest tylko 7 W. Dobrze, zaraz zobaczymy zawartość opakowania oraz jego uruchomienie. Teraz zobaczymy zawartość opakowania, jeśli chodzi o box Strong Leap 3. Mamy jakąś kartę gwarancyjną, krótką instrukcję obsługi oraz sam box. Od razu możemy go porównać z starszym bratem. To jest Leap S1, to jest Leap S3. Jak widzimy, troszeczkę nam box zmalał. Teraz z bliska zobaczymy, jak ten box wygląda. Jak widzimy, to takie matowe. Tu, jak się możecie przyjrzeć, jest taka dioda kontrolna. Z przodu jest tylko logo. Z jednej strony nie ma nic. Z drugiej strony mamy wejście USB. Z tyłu mamy wyjście dźwięku optyczne, wyjście HDMI, wejście LAN oraz wejście na przewód zasilające. Jeśli chodzi o dół boxa, mamy nazwę, model oraz cztery nóżki gumowe. Jak widzimy, Strong stabilnie stoi. Tak się prezentuje zawartość opakowania Stronga. Jak widzimy, jest przewód HDMI, zasilacz, box, komplet baterii oraz pilot. Jeśli chodzi o pilota, to ma przyciski standardowo, delikatnie klikające, jak to we wszystkich boxach teraz. Duży atut tego boxa to jest to, że możemy tak programować przyciski, jeśli chodzi o zmianę źródła sygnału, głośniej, ciszej oraz wyłączanie telewizora. Zaraz Wam pokażę, jak to zrobić. To go podłączamy i robimy jego pierwsze uruchomienie. Jak widzicie, na górze jest dioda zielona, z przodu tylko napis Strong. To bierzemy się za konfigurację i go testujemy. Jak wspomniałem wcześniej, pilota możemy skonfigurować, żeby obsługiwał telewizor. Od razu nam box wykrył, że to jest Panasonic. Klikamy dalej. Zaraz nam się poinstalują aplikacje i zobaczymy, jak wygląda menu oraz jak działają aplikacje. Box Strong Leap S3 nam już pobrał aktualizację. Poinstalowałem wszystkie aplikacje, które będę chciał Wam pokazać. A zanim pokażę Wam wszystkie aplikacje, jak działają, może zaczniemy od Powiedz Kawał. Jaśń do sąsiadki. Potrzebna Pani lodówka? Nie. To zaraz przyjdziemy zabrać. Jak widzicie, na górze mamy cztery zakładki. Wyszukiwanie, dom, aplikacje oraz biblioteka. Zakładka dom to jest to, co w tej chwili jesteśmy, czy mamy to pod na górze. Na belce wszystkie najważniejsze aplikacje poinstalowane, które zainstalowałem na tym boxie. Następnie, jak widzimy w dół, to mamy
różne podpowiedzi, co warto obejrzeć lub, jak widzicie na samej górze, oglądaj dalej. Zacząłem kilka rzeczy oglądać, czy bez problemu ten box daje radę. Po prawej stronie maksymalnie mamy ustawienia. Ustawienia są jak w wszystkich boxach z Google TV. Jeśli chcecie, żebym wam to pokazał, to pojedynczo dajcie znać w komentarzu, to zrobię osobny filmik. Według mnie to jest bez sensu, bo wszystkie boxy mają tak samo. Jeden, co warto zobaczyć, to trzyma certyfikat Netflixa. To będą być w systemie informacje. Jak widzicie, jest certyfikat Netflix, czyli wiadomo, że wszystkie najważniejsze aplikacje będą działały w maksymalnej rozdzielczości. Pokażę, jak działają aplikacje. Sprawdzimy, jaki ma procesor. Jeśli chodzi o procesor, to jest wbudowany w boxa Stronga. Widzimy, że to jest Cortex A35, 4-rdzeniowy. Maksymalne taktowanie to jest 2004 MHz. Za wyświetlenie odpowiada procesor Mali G31. Zaczniemy od aplikacji ViaPlay, bo z nią są największe problemy. Zaraz zobaczymy, czy działają audycje na żywo, bo to jest aplikacja, której się głównie ogląda sport, a często są niestety z nią problemy. Aplikacja nam się uruchomiła. Zobaczymy, czy jest coś w tej chwili, jakieś wydarzenie sportowe, które możemy obejrzeć na żywo. Akurat jakiś jest mecz. No, akurat się mecz skończył, to zobaczymy, coś innego jest. Jest magazyn sportowy. Jak widzicie, magazyn sportowy się uruchomił bez żadnego problemu. Kolejna audycja na żywo też się uruchomiła bez większego problemu. Czyli jeśli chcecie korzystać z aplikacji ViaPlay, śmiało możecie kupić box Stronga. Sprawdzimy jeszcze tylko, czy na pewno działają kanały na żywo. Akurat jest reklama, ale jak widzicie, też działa. Teraz sprawdzimy, czy działają aplikacje jak Disney, HBO Max oraz Netflix w jakości 4K. Przy okazji zobaczymy, czy działa też HDR, to wyszukamy. Wpiszemy 4K, to nam pewnie podpowie jakieś filmy. Jak widzicie, jest opis, że będzie 4K HDR, to powinno nam się pojawić w lewym górnym rogu na telewizorze. Oczywiście, jak widać, że bez problemu działa 4K HDR. Kolejna aplikacja, żeby nie przedłużać. HBO Max. Jeśli oglądacie serial, napiszcie w komentarzu, czy wam się podobał. Jak też widzieliście na samej górze, też był komunikat, że jest w 4K. Kolejna aplikacja to będzie Netflix. Zaraz sprawdzimy też, czy działa bez problemu kodek AV1, on jest coraz bardziej popularny, to zobaczymy na YouTubie oraz mam na pendrive'a krótki filmik wgrany, który jest w kodeku AV1. I tak samo widzimy, że bez większego problemu się wszystkie audycje uruchamiają w 4K HDR.
Tak jak mówiłem, sprawdźmy na YouTube, czy działa plik AV1. Wpiszemy sobie w wyszukiwarkę AV1, żeby nam łatwiej to znalazło. Jest testkoteka. Reklamy się skończyły, to możemy sprawdzić, tylko włączymy sobie informacje dla nerdów, czy na pewno to jest plik AV1. Zamiast nam 4K to nam włączyło w HD. Jak widzimy, kodek jest AV1. Ciekawe, czy jeszcze tutaj będzie to samo. Jak widzicie, drugi film też działa na kodeku AV1. Zaraz zobaczymy, czy pliki z pendrive'a tak samo ładnie wczytuje. Często pytacie, czy działa aplikacja Kodi na danym boksie. Przy okazji sprawdzimy, jeśli chodzi o ten film testowy. Jak widzicie, w prawym dolnym rogu mamy napisane, że jest AV1 4K, film trwa 9 sekund. Bez większego problemu film jest wyświetlany, nie ma żadnego zacięcia. Jeszcze sprawdzimy po prostu, czy możemy z danym boksem sparować pada od PlayStation akurat i uruchomimy grę, jak można grać, czy wyrobi nam ten boks. Jeśli chcemy dodać urządzenie po Bluetooth, wybieramy ustawienia. Następnie pilot i urządzenia współpracujące, sparuj urządzenie. Jeśli chodzi o pada, przyciskamy ten przycisk oraz ten. Zaraz nam zaczyna mrygać, zaraz nam powinien box znaleźć. I jak widzicie, pojawiło nam się, że nam znalazł kontroler. Przyciskamy parowanie. Jak się nam sparował pad, pojawiła nam się kontrolka na niebiesko. W urządzeniach mamy nowe urządzenie. Wejdziemy w grę, sprawdzimy, czy możemy sterować. Jak widzicie, uruchomiła nam się gra. Przetestujemy, jak się sprawuje. Będziemy zobaczyć grafikę. Wystartowaliśmy. Jak widać, pad bez większego problemu reaguje. Nie ma żadnego lagowania. Wiadomo, to nie jest żadna konsola, ale jak komuś się bardzo nudzi, a nie ma nic ciekawszego do roboty, może sobie pograć w wyścigi albo jakieś inne gry na tym boksie. Jak widać, nic się nie tnie, bardzo ładnie jedzie samochodzik. Gdzie ta meta jest? Zaraz zobaczymy, chyba w prawo jest meta. Drift zrobiłem niechcący. A to na górze mnie czas po prostu goni. To jest jakiś test samochodu. I będzie koniec czasu. Jak widać, można bez problemu większego grać na Strongu. Jeszcze zaraz zobaczymy przesyłanie obrazu z telefonu na telewizor. Teraz pokażę, czy można przesyłać zdjęcia z telefonu bezpośrednio na telewizor dzięki Strongowi. Wejdę w zdjęcie, udostępnij na boksie. Jak widzimy, jakieś tam przykładowe zdjęcia bez problemu się pokazują.
szybka reakcja, jak widzę. Czyli bez problemu możemy przesyłać informacje z telefonu na telewizor. Jak widzieliście w dzisiejszym teście, firma Strong nas rozpieszcza w tym roku. Wcześniej testowałem dla Was jeszcze SRT420, to jest Android TV z tunerem DVB-T2. W opisie macie link do jego testu. Dzisiaj dla Was przetestowałem Stronga Leap S3, który jest udanym następcą Leap S1. Bez większego problemu działają na nim Netflix, YouTube, Disney, HBO czy aplikacja Viaplay. Oprócz tego możemy bez problemu zamienić tego Stronga w małą konsolę. Wystarczy sparować pada i gramy w gry, które są dostępne na Google TV. Jeśli Wam się podobał dzisiejszy test, dajcie łapkę w górę, trzymajcie się.